15 roku panowania króla Uija w Samguk-Songi, historia trzech królestw, istnieje zapis, że w lutym znajdował się pałac książęcy koronny, naprawiono w niezwykle wspaniałym tempie i zbudowano Mang Hae-jong na południe od pałacu. W kronikach Japonii jest powiedziane, że techniki kształtowania krajobrazu Gungnam-ji zostały sprowadzone do Japonii i stały się początkiem japońskiego krajobrazu. Gungnam-ji jest związane z historią narodzin króla Musbaesie. Kobieta, która była służącą króla Beopa w czasach dynastii Baekje, urodziła syna ze smoczym bogiem, gdy mieszkała samotnie w pobliżu stawu. Dziecko nazywało się Seotung, który został królem Mu, który został następcą króla Beopa. Bujeo było stolicą Baekje, jedno ze starożytnych państw Korei. Przedstawię wam charakterystykę Bujeo w Korei. Bujeo to starożytny naród koreański, składający się z kilka plemion skupionych wokół rzeki alkoholowe Hwa w północnych rejonach dzisiejszej Mandżurii. Istnienie Bujeo sięgało późnego okresu Gojoseon do połowy okresu Trzech Królestw. W koreańskiej edukacji historycznej jest ona wyjaśniana jako jednostka koncepcję, że cała historia Korei zaczyna się od Danguna i Gojoseon. Ale Baekje to starożytne państwo wojskowe, który istniał w tym samym czasie co Gojoseon i jest całkiem spokojny daleko od jego centrum. Warto również zauważyć, że rodziny królewskie, główne kraje będące przodkami narodu koreańskiego, jak Goguryeo i Baekje, twierdzili wszyscy pochodzić z krajów powiązanych z Baekje, a nie z Joseon. Przynajmniej w narracjach, które sami przedstawiają. Oczywiście istnieje również teoria, że król Yun z Gojoseon, król Mahanu, udał się na południe. W każdym razie prawdą jest, że Bujeo, podobnie jak Gojoseon, jest narodem szlachetnych ludzi. Współcześni Koreańczycy są połączeniem różnych grupy etniczne rozproszone w regionie z Mandżurii na Półwysep Koreański przez tysiące lat. Skupiał się na ludziach Jemaek. Bujeo to stan przodków narodu koreańskiego, oddzielone od Gojoseon. Król Baekje miał w starożytności silny charakter kapłański, konfederacja arystokratyczna, więc gdy były słabe żniwa lub klęski żywiołowej, został wydalony ze szlachty rady lub zwykle zabijany. Wygląda na to, że elektorat, ustrój monarchiczny, w którym przedstawiciel zwany królem został wybrany w systemie koalicji arystokratycznej, kontynuował być utrzymywanym. W rzeczywistości ma na imię król, co powoduje nieporozumienia, i wygląda na to, że był wtedy księdzem. Logika była taka, że pomogli członkowie rodziny królewskiej ustanowił kraj. A król został również wybrany przez członków rodziny królewskiej, więc mieli prawo usunąć lub zabić króla. W miarę upływu czasu i stopniowego umacniania się władzy królewskiej, zwyczaj ten zanikł. Ale nie był tak silny władzę królewską, jak inne sąsiednie kraje. W czasie wojny król wprowadzał do miasta szlachtę i swoje wojska wojny, ale panował jedynie jako przedstawiciel magnateria. Szlachta samodzielnie przewodziła swoim grupom, a kontrola rządu centralnego była naturalna słaby. Z powodu tego systemu politycznego, mimo że ma przewagę ręka w stosunkach z Goguryeo, wewnętrzne konflikty wybuchły wśród sił szlachetnych, gdy król De Tak został schwytany i ścięty w bitwie z Goguryeo. Król daje mi grzech. W rezultacie moc Bujeo została rozproszona, a w późniejszych pokoleniach Bujeo nie był w stanie przewyższyć narodowa siła Goguryeo, z której nie rozwija się ze stanu konfederacyjnego w państwo starożytne i ostatecznie skutkując jego zawaleniem.